Witam Was serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy na temat wiosny. Powiedzcie mi, czy wiecie, kiedy rozpoczyna się kalendarzowa wiosna? W 20 marcu? Bardzo blisko. W 21? Bardzo dobrze. Kalendarzowa wiosna rozpoczyna się 21 marca. A powiedzcie mi, po jakiej porze roku przychodzi wiosna? Proszę Panią, mój tata ma 21 marca urodziny. Czyli Twój tato ma urodziny w pierwszy dzień wiosny, tak? Powiedzcie mi, po jakiej porze roku przychodzi wiosna? Proszę. Po zimie. Po zimie, tak. A czy wiecie, jakie są pierwsze oznaki wiosny? Tak. Musi być dużo deszczu i musi kiełki i kwiaty puszczają kiełki. Proszę. Jeszcze na drzewach robią się pączki. Bardzo dobrze. Proszę. I robi się cieplej. I kwitną kwiaty. Proszę. Rosną bazikotki. Super. Proszę. Robi się zielono. Można chodzić w majtkach, czyli w krótkich spodenkach. Ja też nie. I chyba jeszcze na wiosnę to chyba jeszcze troszkę za wcześnie, co? Na wiosnę można chodzić. Można, jak jest tak bardzo cieplutko, tak? A powiedzcie mi, czy wiecie, jakie miesiące zaliczają się do wiosny? Proszę. Marzec, kwiecień. Może jeszcze jakiś jeden miesiąc? Proszę. Maj. Jeszcze maj, tak? Czyli marzec, kwiecień i maj. A powiedzcie mi, po czym poznajemy, że za oknem jest już wiosna? Po czym możemy poznać? Bo jest ciepła. Bo się ubieramy już letniej. Proszę, Amelka. Ja bym chciała pomienić dni tygodnia. To może kiedy indziej będziemy wymieniać dni tygodnia, dobrze? A może jutro. Może jutro zobaczymy. Proszę, po czym jeszcze poznajemy, że już jest wiosna? Jeszcze bo małe zwierzątka latają na dworze. I po czym jeszcze? Że bociany przylatują. Po czym jeszcze możemy poznać, że panuje wiosna? Proszę. Jeszcze w marcu też jest wiosna. Tak, wiosna rozpoczyna się 21 marca. A powiedzcie mi, co dzisiaj za oknem tak pięknie świeci? Słońce. Czyli po słoneczku też możemy poznać, tak? I po deszczu. I możemy też poznać, że już dni robią się coraz dłuższe i coraz dłużej mamy widno na dworze, tak? I coraz krótsza jest noc. I coraz krótsza jest noc, tak. A powiedzcie mi, czy wiecie, do kiedy trwa kalendarzowa wiosna? Do 31 czerwca. Do... Rozpoczyna się 21 grudnia, marca. A kończy się w czerwcu, ale nie wiem, kiedy w czerwcu. Bardzo dobrze, to ja Ci podpowiem. Kończy się 21 czerwca. I później jaka pora roku się zacznie? Lato. Super, później zacznie się lato. Ten to się urodził w majcu. Mój tato się urodził w pierwszy dzień czerwca. W majcu. W takich krótkich. Można spodenkach. W krótkich spodenkach najlepiej w lecie chodzić. Nie, w majcach takich normalnych. Dobrze. Powiedzcie mi, jaka jest Wasza ulubiona pora roku? To jest lato. Moje lato. A dlaczego? Moje lato. No bo można wyjechać nad morze. Proszę. Moje lato i jesień. Dobrze, a dlaczego akurat lubisz jesień? No bo wtedy mam urodziny. Rozumiem. Proszę, kolega. Jeszcze można się kąpać w lato i wiosnę. Czyli twoją ulubioną porą roku jest lato, tak? I wiosna. Lato i wiosna. Proszę. A moje wszystko. Wszystkie lubisz pory roku, prawda? Bo o każdej porze roku można robić coś innego, prawda? Proszę. Lata, no bo można się kąpać w basenie i grać w piłkę. Ja już nie lubię. Proszę. Ja lubię jesień
zimę. Mhm. A powiesz mi dlaczego? Bo w lato i wiosnę świeci słońce. Jak świeci słońce, to mnie głowa boli. Aha, rozumiem. I dlatego lubisz jesień i zimę, tak? Proszę. Ja lubię jesień. Mhm. A powiesz mi dlaczego? Bo mam urodziny. Czyli na jesieni masz urodziny, tak? Proszę. Amelka. A ja lubię wszystkie pory roku, bo można robić coś fajnego. Mhm. Proszę. Ja lubię lato. No powiedz mi dlaczego. Bo są moje urodziny i można się kąpać w basenie. Rozumiem. Ja mam basenie. Czyli możemy podsumować, że już bardzo bliziutko zbliża się do nas wiosna. I robi się na dworze coraz cieplej i zimniej. No jak robi się cieplej, no to chyba i nie zimniej. I pada deszcz. I może padać deszcz na wiosnę. Ale grad walić. Mhm. Ale ogólnie na dworze robi się jak? Weselej, tak? Tak. Mhm. Dobrze. Dziękuję Wam bardzo. Jeszcze chciałaś coś powiedzieć? Mhm. Ja lubię też zimę, bo w zimie są moje urodziny. Rozumiem. Mhm. Ja lubię tej zimę, bo można lepić bałwana i można pojechać w górę i jeździć na nartach. Na nartach jeździć. Na nartach. Proszę, Amelka jeszcze. A ja lubię... Na nartach. A ja lubię wszystkie pory roku, dlatego że w której będę miała urodziny. Czyli każda pora roku ma w sobie coś fajnego i coś pięknego, prawda? Dobrze. Dziękuję Wam ślicznie.